Najbliższe 24 godziny spędzimy na plaży. Dokładnie, spędzimy, bo nie będę ci sam tylko z Frelim, a nasz jedyny ekwipunek to namiot, palnik i wygrywacz metali. Nie mamy ani grama jedzenia i trzeba na nie koniecznie zarobić. Mój drogi, tyle ile zarobimy, za tyle Ola zrobi nam zakupy. Ustalmy, że chodzimy tak 3-4 godzinki. I... mamy do dyspozycji to i to, to jest twoje, nie? Tak. Okej, okay. Zaczynamy? Pokaż. No co? Ja muszę zobaczyć o taką samą. A okej, okay, sprawdź. Miał pójść do wody. Żarty żartami, ale zbieramy na wspólny rachunek, także tryhardujemy, żeby zarobić jak najwięcej. I siopy, siana. Dlatego ja poszedłem w jedną stronę plaży, a Maksiu w drugą. Pan, od którego regularnie wynajmuję wykrywacze metali, ogląda mnie. Powiedział mi, że nie mam chodzić tak, tylko że muszę tak machać. Że tak jest lepiej. Ale to w ogóle nie pika. No to bo działa? Nic nie ma. A przyłóż metalową tą. A, okej, okay, dobra. A bo mamy na biżuterię. My na końcy. Słyszysz to? Czy tak jest wszędzie? Ej, tu coś jest! Nie, tu nic nie ma. To musi chyba bardziej pipczyć, wiesz? Tak mi się wydaje. Bardziej musi walić, pipkać, żeby cokolwiek było. Poszło! Ale jak? Patrz, k***a, nie! Czemu zawsze na TikTokach to wygląda, że coś jest? Tutaj nic. Totalnie nic, kamienie? No nic tu nie ma, zupełnie. Coś jest. Pierwsza zdobyć! Musisz się głęboko wkopać, nie? Jest, niekoniecznie, ja znam patenty na to, dziewczyno. Co to? Muszelka, ale to chyba nie to. A, chyba nie. Nie ma nic, widzę, jak fałszywy alarm. Takich fałszywych alarmów i akcji, w których nie znaleźliśmy nic, była cała masa. W końcu chodziliśmy aż 4 godziny. Ale to nie jest film z wykrywacza metali, tylko z 24 godzin na plaży, dlatego pokażę wam nasze sukcesy, a wy w tym czasie sukcesywnie zejdźcie na dół i zasubskrybujcie kanał, żeby żaden content was nie omijał. Jest! Mam coś! Mam złotówkę! Jak tam? Amatorze. Pewnie nic jeszcze nie znalazł. Tu jest coś. Czy to kapsle też łapie, czy tylko pieniądze? Teoretycznie jest nastawione na coin, ale praktycznie łapie też kapsle. Ej, no dalej. I to tak konkretnie łapie. No. I tak w tym sensie, że ty zaraz zgubisz te pieniądze. Ja już jestem doświadczony. Mój drugi pseudonim to penetrator plaży. Tak tam nie mówią. Będzie gruba ryba jakaś. Obstawiam jakieś 20 zł w banknocie. To jest coś grubego naprawdę. To tak piszczy. Kolczyk jakiś. Co to jest? Kawałek gwoździa jakiegoś starego porcelanowego. Prawie kolczyk, widzowie. Znaczy teoretycznie można było. Taka rozgrzewka tylko była, ja daję szansę Maxowi. Osy, kurwa! Zabiją nas! Osy! Ja pierdolę! Kapsel. Ale zobacz, świeża. Świeża perła eksport, widzowie. Czyli ktoś tu był. Czuć jeszcze pośladki tych ludzi, co tu się dzieje przed chwilą. Oni tu byli, w kółeczku. Tego zawsze jest takie wysiedziane, nie? No. Czy to wszystko? Bo to lubi wypaść garścią. Dobra widzowie, ale zjemy suchą bułkę. To już jest dużo. To już jest dużo. I to nie jedną. I to nie jedną. Maxowi też ewentualnie kupimy, także jest git. Świeżutkie jak ten kapselek, takie jeszcze błyszczące to 5 zł było. O? Gdzie? Coś tu może. Ale nam długo nie pipkało już w ogóle. Tu pusto. Tu też pusto. Idę gdzieś tu. Mam! Masiko! Tako od buta. 2 złote wleciało. O, dziękujemy pięknie. Chcesz fotkę? Patrzcie, co dostaliśmy od widza. Bursztyn i taki ładny taki. Proszę bardzo, to dla ciebie. Mógłbym to spieniężyć, ale to dla ciebie. Patrz, czyta kamień jako gold tap, a teraz jako silver coin. Mega. Niezły silver coin, dobra moneta. Mają państwo jakieś monety na znalezienie? Portfel. O, chętnie zajrzę! Miłego dnia! Byliśmy pewni, że zarobimy nieco więcej do tego momentu, ale nie poddawaliśmy się i chodziliśmy dalej. Nawet Ola chciała spróbować swoich sił i coś tam znalazła. Jakaś rdza, no. Kawałek statku czy coś takiego, widzowie. To niezły statek, Paweł. Twoja pierwsza oficjalna zdobycz, gratuluję. Ale znalazłam coś, tak? Tak, znalazłaś. Ring, nikel, złoto, iron. Stary, to nie wie, co się dzieje. I znowu nic będzie. Mam, dobra, 2 ziko jest. Mamy już 5 złotych. Zrobiliśmy sobie, widzowie, chwilową przerwę. Znaczy, ja sobie zrobiłem, ona chodzi wokół mnie. Jak widać, lepiej się dziewczyna bawi ode mnie. Nie wiem, czy tam w tle będzie widać ludzi, ale tam, gdzie są pierwsi ludzie, tam daleko, to jest, nie wiem, z 500 metrów,
tam zaczęliśmy. Przeplądrowaliśmy całą tą plażę wzdłuż i wszerz. Jedyne co znaleźliśmy to kilkanaście kapsli i 5 zł. Jak na 3 godziny poszukiwań to najlepiej nie jest. Jak nagrywałem taki odcinek kurde w zimę, to znalazłem więcej pieniędzy niż dzisiaj w lato. Tutaj chodząc. Mam nadzieję, że u Maxa jest sowicie. Dziwne. Zmieniamy teraz troszkę strategię. Nie będziemy już szli tędy, tylko idziemy tam do góry. Widzicie, tam nawet państwo idą sobie. Ten teren tutaj to też jest jak najbardziej plaża i tutaj bardzo dużo ludzi spaceruje. Wątpię, żeby z wykrywaczem metali ktoś tu chodził, bądź wątpię, żeby tu czyścili. Także to może być dobry rejon. Wracamy w tamtym kierunku właśnie tą drogą, bo to jest dalej jakby droga plażowa. Dobra, weź to rób. Dobry, chce mi pan tutaj jak złotówkę podrzucić, żebym coś znalazł? Postaram. Nie, staram się, chodzę już czwartą godzinę. Patrz, nie używam tego, nie używam. Ja działam lepiej niż to. Leżało na wierzchu. Ja działam lepiej niż to urządzenie. Nie ma nawet za bardzo w czym kopać, zobacz. Musi być na wierzchu. To może, albo może być pod spodem, nie? No, to słaby pomysł, że tu przyjść. Ewidentnie coś jest. Ej, ale nawet na czułości jeden to widzi. Wiesz co, może właśnie tak nawet ręką rozkop trochę. Czujesz coś? Nie. I? 2 złote! Nie, nic więcej nie ma. O. To moje spodnie mogły. Chociaż ja jestem na jedynce dalej, na czułości jeden. Weź. Daj tu. Ha, tu kurde stówka. No jak stówka, Paweł? Patrz, patrz! Ha, 2 złote! I co? W sensie ej, ale... 3 złote! No 3 złote no. Łącznie. Ej, ale one też są takie w miarę fresh, zobacz. Chociaż ta jest taka już zajechana życiem, ta tu leżała długo. Czyli nie ma więcej. Bez kitu! Może tu ktoś, kurde, całą portmonetkę zgubił. Ej, ale plecy bolą w pewnym no. momencie już od tego wykrywacza. Tak. No bo mimo wszystko chodzisz zgarbiony. W sensie pewnie jak doświadczony to idzie tak, nie? Na prostych plecach. Ja to idę, wiecie. Tak. O! A to była łopata. To była łopata chyba, no. Nie no, nic więcej nie ma, idziemy dalej. O, weź rzuć, Klucze? No rzuć klucze, Idziemy dalej. Wydaje mi się, że zaraz coś znajdziemy. Całkiem prawdopodobnie, że zaraz coś znajdziemy. O kurcze, co to jest? Iron! Mam klucze do mieszkania jakiegoś. Wartość mieszkania około, nie wiem ile, 500 tysięcy złotych, nie? Czyli mamy zarobione obecnie 500 tysięcy 6 złotych. Masz Heinekena, masz Hartmeida. Tyskie chłopie, jakbyś chciał. Perła Export, był jeszcze jakieś piwo zero, ale to wyrzuciłem ten kapsel, bo piwo zero to się nie pije. Klucz od mieszkania jakiegoś, to jest 500 koła. Ale poważnie zdarzyć klucze czy jest? Tak, no. Widzowie, jeżeli ktoś zgubił klucze... Ja znam właściciela. 5-6 zł! Ja 8! Kupno kiełbaski i bułki, będzie git. Dobra. Masz siopę młoda. Zdrowie aniołka. Może zamiast tych kiełbasek to po piwie, Paweł? Po czym? Po piwie. Też ci tak bolą plecy? Stary, strasznie, ja pokazywałem to Sypkowi, że my musieliśmy chodzić zgięci jak staruszki. Strasznie boli od tego odcinek lędziwiowy. A na przykład to jest odcinek z 24 godziny na plaży, więc jak jeżeli jeszcze nie zostawiliście łapki w góry, to zróbcie i zostawcie komentarz. Czy chcecie więcej takich odcinków? A że odcinek i odcinek, że lędziwiowy i odcinek na YouTubie. Ja pierdzie. Poodpoczywamy sobie trochę teraz. Mała drzemka. Trochę poleżeliśmy i potem nagraliśmy film na kanał Oli, który myślę, że wyszedł ciekawie. Dobra Maksiu, 18.40 już jest. Trochę to zajęło, niestety ten Oli film nam zajął przez problemy techniczne sporo czasu. To prawda. Trzeba szukać obozowiska. Survival! Survival! Nie ma prostej teraz piłki! Survival! Tak! Po co krzyczymy? Nie wiem. Nie, ale śmiesznie wyszło, nie? No, powiedzmy. Idziemy? Chodź, szukamy. Tam. Przyszliśmy na tą nieco bardziej zaludnioną część tej plaży tylko dlatego, że tutaj nie wieje... Co? To wygląda jak zegar, stary. Tak, jak zegar, no. Jak co ci to wygląda? To w środku. No? Wiesz. No nie wiem. Ja... Wypipkam, powiedz mi. Jak... Z której strony? I tu jest wielkie prącie. Nie. To jest wskazówka zegara, stary. Nie. Więc wracając, przyszliśmy tutaj ze względu na to, że tu jest dużo spokojniej, nie wieje wiatr, jest cieplej. To fakt. Tam by nas po prostu wywiało, bo to były idealne miejsca na obóz, bo tam mało ludzi chodzi i tak dalej. Mhm. Aczkolwiek tutaj, w tej zatoce, bo właśnie jesteśmy w zatoce takiej zamkniętej, tam na końcu, tam daleko, jest też spokój. Tylko mamy max do przejścia jakieś 2 km. Piachem. Piachem.
Nie my jedyni będziemy spać dziw w namiocie. Ej, bez kitu, co jest? Deska obok, jakiś surfer. No, no, dokładnie tak. Zajebiście. Fajnie, ale ma fajny namiot w ogóle. No my mamy jakiś survivalowy namiot od Oli taty. To co masz w plecaku? To jest namiot. Ola nam przywiezie pościele, ale namiotu już nie, my go mamy. Ja właśnie noszę w plecaku namiot. Tak, nosisz namiot. Lekki, nie? Ja pierdzielę, obawiam się jakoś tego trochę, wiesz? W ogóle widzowie, idziemy teraz po plaży, która jest świeżo co dosypana. I patrzcie to, tu jest mega twarda gleba, tu w ogóle zobaczcie. Nie topisz się jakby w tym, to jest twarde. Patrzcie buta. Tak, przez to przyjemnie się idzie. Dużo przyjemniej się idzie, daj spokój. Ale w ogóle szary piasek jakiś taki. No bo oni tu jeszcze będą dosypywać ten piasek plażowy. Okay. To jest stary taki żwir budowlany bardziej, to po czym idziemy. Ktoś się naprawdę postarał, zajebiste. No. Ja pierdzielę, jaki żółwik. Żółwik, haha. Fajne, cholera, mamy jeszcze... 2 kilometry z dalej. No nie no, z półtora myślę. Nie no, nie wierzę, nic nie zniknęło. Ja nadal nie wiem, gdzie idziemy. Stary, ja nie rozumiem. No my widzowie już idziemy, tak? Dobrą godzinę. 15 tysięcy kroków no. Dzisiaj. Co to jest? Wygląda jak rurociągi, stary. Stary, tego nie było. Ja chciałem iść jeszcze dalej. Chodź, przebadamy te rury. Ja jestem ciekaw, co to jest. No ja też. Strasznie. Ej, ale tu by się dobrze namiot bił. Tu jest twarda gleba, stary. A na przykład tutaj po lewo? Tu? Przy tych szuwarach? Tak, wygląda to dobrze. To brzmi jak plan. No chodźmy zobaczyć te rury. Ja chciałbym przepchać rurę. Jo, hydraulik. A patrz, nawet strzałki są narysowane, jak masz iść rurą. Tak, to właśnie po to są, Maksiu. I z drugiej strony. Idę. Nie przejdziesz. No nie, są jakieś blokady. Ale ja, ale... Ktoś tu psie odchody postawił, położył. To nic, tam jest druga rura. Ty tam chyba nie wejdziesz. Nie wejdę. Idziemy tam? Nie no, wtedy tam nie idziemy, jak tam jest zakaz wstępu. Proponuję się rozbić tam. Tam, gdzie właśnie ktoś ma sesję zdjęciową. To wygląda jak dobre miejsce, stary. Tu będzie spokojnie, tu w ogóle ludzi prawie nie ma. To fakt, tu będzie luz. Tu będzie już luz. Nie ma prawie ludzi. Aha. A co dopiero potem jeszcze? To miejsce wygląda jak idealne miejsce na obóz. Kontenery w tle, stary, piękne szuwary. Jest gdzie szczać na przykład. Dokładnie tak, jest też... Nie przeszkadzaj sobie. Dobra, dobra. Jesteśmy już też fest głodni. No bo mimo wszystko, no nie jedliśmy od rana tak naprawdę. Jedliśmy śniadanie o 9:00. Także wypadałoby zjeść ciepły posiłeczek i rozstawić ten namiot, bo się kurde ciemno zrobi, będzie lipa. Dokładnie tak. Stary. Jak to ma tak wyglądać? No nie wygląda to zbyt dobrze. To ma udźwig 1600 gram. Nie, tu chodzi o to chyba, że jest 600 gram namiotu na osobę. Jedna osoba 600 gram. Cokolwiek to znaczy. Przez 40 minut próbowaliśmy rozkminić, jak to rozstawić i okazało się, że namiot jest niekompletny, dlatego musieliśmy zaczekać, aż Ola dowiezie nam brakujące elementy i w tym czasie zajęliśmy się grillem. To jest nasz grill. Tak, grill. No to Ola powiedzie, że to jest grill. Że to... Ola się nie zna, ja się boję. Ona to kupiła z internetu i mi powiedziała, Paweł, to jest grill. A to może być grill. W opakowaniu. Patrz. Aha, jest napisane grill. Pocket grill. Dobra, czekaj. Ale to jest kieszeniowy, to... a może go do kieszeni schować? Bez kitu kieszeniowy. Kieszeniowy grill, pa, robię tak. Mam coś w kieszeni? No nie masz. Teraz mówisz, ej, ale mam ochotę na grilla, a ja robię tak. Masz tak, tu masz drugą strunę. To jest flet ogólnie. Tu nabijasz te pałoki. Pałoki? Pomiędzy pałoki. Widzisz? Ej, bez kitu, ale to wygląda, to logicznie brzmi. No i zabraliśmy się za składanie tego cuda, aż nagle w tle pojawiła się Olcia. O, my grilla robimy! Ale piękny zachód, akurat idealnie trzeba. Są widzowie śledzie, to jest to, co potrzebowaliśmy, śledzie, sznurki. Zjemy najpierw i potem ogarniemy namiot. Tak, albo w trakcie robienia jedzenia ogarniemy namiot. O! A ja też mogę zjeść, bo jestem głodna. Nie, mamy tylko 3 kiełbaski. Zapomniałem wspomnieć, za te 14 zł dostaliśmy 3 kiełbaski, chleb i ketchup. Opał. Jaki opał? No trzeba podgrzać jakieś te kiełby. Palnik. Palnik nie jest wyższy od tego? Wkopiemy go w piasek. Główka pracuje. Pokażę wam tylko ładny zachód. A w kamerze on nie wygląda dobrze. Klej jakiś zachód z... Ze stoków wkleję. Widzowie. Mamy to chyba jeszcze z 2-4 ha w lesie, stary. Serio? To tak leżało u mnie. Wiesz, że to jest ponad rok temu? Myślisz, że ten propan-butan jest... Trzeba zobaczyć to chyba najwyżej wybuchnie. Gaz nie może się przeterminować. No nie. Może się ulotnić. Ale... Działa. Działa. Dobra, wkopujemy go. No i podsyp go trochę. Ale sprawdźmy, czy pasuje w ogóle. Pasuje. Zobacz to. Teraz jest, wydaje się, git, co? Chyba się nie zajara. Nie, raczej nie. Przywiozę wam od razu tutaj kocyk. W sensie to jest taka cieplejszy niż koc jest. Dwie poduszki i bluzę jeszcze jedną. Sorry, Maksiu, wziąłem tylko jedną dla Pawła. Git, ale ja mam tą. No to tak. Jest gitówa. Tylko jedną dla Pawła. Ale ty też ją możesz użyć, jak chcesz. Dla Pawła. Chyba przeskrobałam. Nie pomyślałam. Co za matka. Przywiozłem dla siebie.
Właśnie ją zakładam, bo jest mi zimno. Zakładaj. Patrz jaki narcyz, pomyślała tylko o sobie. Dobra, nacinam kieły. Hej! Trudne sprawy. Kocio, gdzie jest film? No dobra, widzę, jak nasza kiełbasa się piecze, to czas się wziąć za namiot. A zapytam jeszcze raz, wiesz jak to zrobić? Czytałem instrukcję. Przy tym pozostajmy. Pakuj się do miski. O! Jak on jest długi w środku! Zagazowałem nam tutaj. Dobra, to chyba tak jakoś. Kiełbasy się jarają, zapaliły się. Jak się jarają? Ogień. Czekaj, namiot się zapadł. No stoi. I teraz co, ja też? Ty też. Trafiłem. I puśćmy to. Śledzie! No patrz, bo ja już widzę. Ja nie widzę. Wbijasz śledzie na narożnikach, na tych czarnych. Daj, śledzia, masz dwa. Masz dwa śledzie i ja dwa z tej. Mówcie nam, widzowie, mistrzowie survivalu. Patrzcie, teraz mamy sznureczki, widzowie. I te sznureczki się jakoś rozciąga. Stoi. Stoi. Mamy to. Z drugiej strony to samo. Wiemy co i jak. Namiot gotowy. Ładnie, mamy gdzie mieszkać. Zrobimy wam room tour. Patrz, tu mamy salon, kuchnię, łazienkę, pokój, przedpokój, przedsionek, wszystko. Ej, ale jest git. Mam jest nadzieję, okay, że się nie zawali w nocy. Oby, oby. A jak mi dacie gryzka, to was jutro zabiorę na dobre śniadanie. A kto płaci za te śniadanie? Ja. To damy. Gryzka. Dobra. Dwa gryzki. Gryzka! Od każdego. Od ciebie, od ciebie. Dobrze. No dobra. Do takiego ham, wielkiego gryza, bo jesteście... Pozerni. Mamy śniadanie jutro z Afriko. Widzowie, dom postawiony, kolacja zrobiona. Coś pięknego. Ketchupik jakiś? Ketchupik? Proszę cię bardzo. Dziękuję. Polej bardzo. Se. Jest kiełbę młoda. No nie. Ja nie zjem dwóch, serio. Tego potrzebowałem dzisiejszego dnia. Nie jest to może taka kiełba z grilla. Ale jest pewnie dobra. Zarobiony posiłek, on smakuje jeszcze lepiej. No, tak. Wynajem jednego wykrywacza kosztował 100 zł za dobę ogólnie, nie? Ale... Dziękujemy, że przyjechałaś. Dziękuję bardzo. Pa, też pa. Za kolację miłą i romantyczną. Papa. Pa. Do zobaczenia, Maksymilianie. O, fu, komar. W oko mi wleciało. Papa. Pa. Przyjadę po was. Wiesz, że to ja dzisiaj z nim śpię? Wiem. Boję się. Będzie fajnie. Dobra. Będzie dobrze, nie martw się. Zadbam o niego. Dobra, dawaj do namiotu, jestem wykończony. Ale tu jest ciepło w ogóle. Tam paruje, aż tam aparat nagle. Duszno w ogóle. No, ciepło tu jest. Idziemy spać, ja jestem zmęczony. Po ja samym też. Dniu. Jesteśmy kupę godzin na nogach. No jest 22.30? Tak, 22.30. No ale o której dzisiaj wstaliśmy? No, jest idealna godzina, widzę, żeby spać. A jest tu już cisza, spokój, wszyscy sobie poszli. Słabo mi widać w ogóle, czekajcie. Tytulimy się Paweł na papa? Na dobranoc? Razem? Razem. Tak, dobrze się chodzimy. O, pięknie. My idziemy spać, widzowie. Dobranoc. Widzimy się rano. Dobranoc. A ja serio możemy tak spać, stary? Dla mnie gituba. Dzień dobry, nasz namiot teoretycznie stoi, o dziwo. To nam chyba stawało całą noc, ale nie rozpadliśmy się. Ale powiem wam, że tu jest gorąco, generalnie cyrkulacja powietrza jest wesoła w tym namiocie. I śmierdzi dwoma spoconymi chłupami. Ej, ale szczerze mówiąc byłem pewien, że o 6 rano obudzą nas te roboty budowlane tutaj, w sensie te pojazdy i tak dalej. Mamy widzowie 8.15 i jest cisza, nawet ludzi nie ma. Chodźmy sprawdzić wodę. Uwaga, uwaga! Wczoraj była cieplejsza. Brrr, nie no, zimna jest. Ej, ale ogólnie my jesteśmy nieźle zakamuflowani, widzę. Aż się to, ustawiliśmy się idealnie przy tych szuwarach i tak z daleka to nawet nas nie widać. Dalej śpi, słodko. 2 hours later. Maksiu! Niewzruszony. Maksymilian! Namiot tam wyrywa. Serio wyrwało. Maksiu! Bóg! Ha! Kopnąłeś mnie, chłopie! Stawaj! Jest misja! Jaka? Chodź! Kocham z nim nagrywać 24 godziny filmy, zawsze to samo! Dobry! Dobry! Nie w stopach, chłopie, ja mam grzybice. Nie mam, nie. Widzisz tą łódkę tam? No. Wczoraj nie było okazji. Znaczy nikogo nie ma na plaży. 200 jak tam wejdziesz. Przy okazji się rozbudzisz. Woda jest naprawdę ciepła, stary, byłem sprawdzić. Obawiam się, że nie. Jest git. Zobaczmy jak długo jest. Co ty zobaczysz, jak długo jest? Tam będzie głęboko. Tam jest płytko. Ja ci na wstępie wejdę, patrz. Widzisz to, jak to jest płytko? Nie!
się rozbudziłem. 200 zł ty analeksi w tą podróż. Mąca jakiś mam w nogę. To pijawki. Ja co? Nie mogę wejść. Nie wejdę. No nie wciągniesz się? Wciągnę się, bark mnie boli jak podskakuję. No w sumie tak. Z uwagi widzowie na Maxa wyskakujący bark, mogę mu to zaliczyć. Myślałem, że i tak tego nie zrobi, a zrobił. Pozdrawiamy właściciela w ogóle, fajny jaki. Fajny kolor. Numer telefonu. Jest numer telefonu? Dzwonimy? Możemy, podzielisz się z nim wynagrodą na pół. To nie, nie dzwonimy. O, przyjechała. Ała. Trzeba jechać do apteki, ja byłem w wodzie, będę chory. Tak, Maxi był w wodzie. Super. Co było cięższe? 2-4 w lesie, na dachu, czy to? W lesie chyba było najciężej, mi się wydaje. A ty w lesie z nami nie spałeś przecież! Co było najcięższe? 2-4 na plaży, dachu, czy w lesie? W lesie, bo były dziki. I chciałeś zdeptać żuka. A ja kocham żuka. To ja. Żuk. My kończymy. Subskrybujcie kanał, zostawcie lajka, pakujemy się i zawijamy. Pa, pa, cześć. Co? Tak. Idę ci wrzucić wody do wody! Nie dam ci tych 200 za wejście! 200.